Witam Was tutaj, cześć, witam znowuż. I zapraszam Was na pierwszy odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Campus. Głosowaliście w ankiecie i tak, bez zbędnego gadania, ponieważ macie ankietę jeszcze do zrobienia za chwilę. Więc proszę bardzo, to lecimy. I tak, miasto szczęścia. Czekajcie, co to? Nie tu. Nowa gra, proszę bardzo, klikamy. Głosowaliście, powinno się teraz pojawić, na co zagłosowaliście. Tak, w sensie takie są wyniki, jak ja jestem i sądzę, że rzeczy trudno byłoby, żeby było obalone szybko dosyć. A chcę też dosyć szybko dać tutaj, więc proszę bardzo, przystań na zatoką. Lecimy dalej. Losowe katastrofy nie, myślę, że pogoda może być, więc dużo mówić, zaczynamy. Mamy tutaj, czekajcie, coś możemy tutaj zobaczyć jeszcze? Mamy ogólnie zasoby dosyć nieźle zróżnicowane, wszystkie zasoby naturalne, trochę wody, wszystkie połączenia zewnętrzne, już sobie podglądałem. I powierzchnia odpowiednia pod zagłodę, to jest akurat dosyć mało na początku, ale no, to wiadomo, to jest kampus. Teoretycznie powinno być dosyć dużo, ale mniejsza z tym. I tak, wasze pytanie ankietowe jest dosyć ciekawym widzią, a mianowicie, czekajcie, musimy najpierw musicie to załadować i wam zaraz wytłumaczę. A few moments later. Ankieta jest inna, a mianowicie jakiego radia będziemy słuchać w kolejnym odcinku. Macie do wyboru koncerty, Campus Radio, które właśnie sobie odpaliły, Deep Focus, albo co tu jeszcze do tego mogę dorzucić, dobra, niech będzie Rock City. Więc proszę bardzo, głosujcie na te, a nie, to są cztery, to jeszcze proszę bardzo, macie Relaxation Station, głosujcie na te stacje radiowe, więc jeżeli tak, to możemy zaczynać. Dobra, i tak, jeszcze oczywiście standardowo, na początku tylko powiem, jeżeli jesteście tutaj nowi, to ja zawsze przypominam, że zawsze na początku nowej serii możecie napisać nazwy dla naszego nowego miasta, więc proszę bardzo. Aha, widzę, że zaczynamy z buta. A, widzę, że więcej dodaje tutaj tych informacji. A, fajne, dobrze. Good to know. You know. That is good to know. No to tak, tu no ogólnie dosyć ciekawie, bo tak. Zanim właśnie wam pokażę. Tu jest autostrada, której trzeba się koniecznie podłączyć. Więc w skrócie bym sobie pozostawił tutaj taką wolną drogę przelotową. Czyli tutaj tutaj nie budował, a od tej strony zaczął budować miasto. To było według mnie dosyć niezłe rozwiązanie. Chociaż prawdopodobnie później też takie przebudujemy i będzie obwodnicy dookoła tego miasta, ale pomniejsza z tym. To dowisko jest tutaj. A tam się nakręcą ekranu. I nie będziemy też oczywiście zainteresowani. No, zaczynamy od takiej ładnej, małej wysepki, która sądzę, że na mnie akurat uciekło to, że na takiej wyspie zaczynamy. I ponieważ sądzę, że to jest mimo wszystko wyspa, a nie jakieś nie wiadomo co, to zaczęcie od... To tutaj właściwie można byłoby to miasteczko zrobić bez żadnych tutaj... Tu faktycznie mogę powiedzieć wam szczerze, że to będzie miasteczko. Bez jakichś tutaj specyficznych rzeczy, ale ponieważ gramy z Avizenaszem na tutaj na żywo, to nie możemy tak zrobić nic zwykłego. A po prostu wstawimy sobie tutaj rondo. Roundabout. What do you mind about that roundabout? Dobra, to tak. Rondko sobie wstawimy. Gdzie by je tu sobie wstawić? No, gdzieś tutaj, żeby też jakoś tam nie było zbyt daleko. Ale musi być daleko od tego węzłu, to jest akurat wiadomo. Dobra, to tu. 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 I tutaj sobie robimy też bardzo ładne rondko, dobra. I dzięki temu od stąd tu mogę sobie puścić. O, proszę bardzo, coś takiego, dobra, to całkiem źle wychodzi. Później sobie tutaj będzie. O, jechać właśnie ta druga część. No powiedzmy, że gdzieś. No powiedzmy, że gdzieś tak dotąd. I tutaj. O, proszę bardzo, będzie ładnie się łączyć. Czekaj, co? A, no tak, bo tu zawsze jak jest to wstawione, to nie chce się zbudować. Dobra. No to mamy teoretycznie już ładny początek. Do całości oczywiście to jest daleko jeszcze. Nie będziemy tutaj jakichś robić specjalnych tych rond. Dobra, nie słyszeliście tego, co powiedziałem przed chwilą, dobrze? No. Tak w ogóle to te rondy jest za małe. Ja wiem, że mamy w Polsce.
A na początku jest jej bardzo mało, ale musimy zrobić odpowiedni początek, bo inaczej będzie problem na całą rozgrywkę. Więc dobra, zrobiliśmy takie. Musi być zawsze parzysta liczba. Dobra, to zróbmy takie. Już będzie bardziej mi będzie odpowiadać. Dobra, no i tak. Tu, stąd, tu. I proszę bardzo, sobie się to podłączyć. Dobra. Podłączymy jest tutaj z autostradą. To również proszę zainsynuować. Trzymaj za. Nie żeby hałas sobie. Bez zbyt dużej mojej tej pomagania. Świetnie. Stąd tutaj o, bardzo będzie wjazd na autostradę. Tutaj tak samo jest problem, ten sam dokładnie. Tutaj nie, ty zostań w tej pozycji, no a tu jest dobrze. I tutaj zaczniemy sobie odbywać na tej części. O kurde, ja nie mogę, drzewka nowe wstawili tutaj. Tego jeszcze nie widziałem. Nie, bo ja tych mapek ogólnie nie oglądałem zbyt dużo. Wy mieliście większy podmiot niż ja, jak zawsze. No ale no. Ja tylko tam się starałem, żeby było po prostu widać. Okej, dobra. Proszę bardzo. Tak, jak ktoś ogląda bifę, to bifa byłby za nie dumny, duży lądek. Lądka to podstawa, co nie? Jakoś tak to u niego jest. Dobra, no i możemy powoli w to zaczynać. O, jest. Zobaczcie, nic nie mieliśmy jeszcze, a już jesteśmy na minusie, to znaczy tylko jedno. Że to wszystko coś kosztuje. Że to wszystko niestety coś kosztuje. A, wyciągnę sobie tam nogę, można nawet dotąd. I tutaj właśnie, tak jak możecie się domyślać, po prostu będę chciał zrobić takie zwykłe coś. I nie chcę też robić symetrycznie, tak jak zazwyczaj robiliśmy na początku. Właśnie dzięki temu, że ta mapka jest zupełnie inna niż normalne, mogę pokusić się o robienie niesymetrycznie początkowej części miasta, co jest... Jakby to powiedzieć, to jest niemożliwe. To jest City Skylines, a faktycznie wybijamy się z tego, co zazwyczaj się robiło. Więc no naprawdę całkiem nieźle. Okej, dobra. No i tutaj faktycznie można by już dać, żeby się mogli budować. Cyk, cyk, cyk. No, całkiem nieźle. Teraz znajdźmy sobie miejsce do pobierania wody. Okej, mamy lekki prąd. Tylko tak, trzeba pamiętać, że my już tutaj jesteśmy na... No, gdzie jesteśmy, tam my jesteśmy. I chyba widzę, że tutaj nie byłoby już tak, żeby byśmy to wyrzucali i tutaj zbierali. Dosyć blisko siebie. Czekaj, dosyć wolny ten prąd. To przerzućmy go ciupkę chociaż dalej. No, to nie jest aż tak daleko, więc nie powinno być aż tak źle. No i tutaj... Cyk, cyk, cyk i cyk, proszę bardzo, z podłączeniem lekkim. Pierwsze zasilanie, no to najlepiej jest postawić elektrownię, mimo wszystko coś takiego, a nie jakieś tam eko i bio i w ogóle. No bo wiadomo, to tak po prostu nie działa na początku. To nie tędy droga. No, to jest teoretycznie już do podłączenia. Czyli teoretycznie na początek miasta mamy wszystko, poza pieniędzmi, jak zawsze. Dalej, tu mamy dosyć nieźle to już rozbudowane. Ale jeszcze tutaj na plaży sobie zrobię. Na plaży tu się mieni, jak dla mnie przynajmniej, piękny park. Taki na plaży. No, tak. Dobra, to nie będziemy nic tutaj robić w takim razie. Więc jeśli gdzieś sobie zrobimy, tutaj sobie zrobimy. To później będzie ulepszona droga, tak? Oczywiście, ale na razie chwilowo faktycznie nie mam pieniędzy. Nie będę ukrywać, nie mam pieniędzy. W ogóle to są jakieś odjechane te piaski. Są po prostu w takich kolorkach, jakich ja w ogóle nie kojarzę, że w City Skylines dają się takie być piaski. Więc no, ciekawie się zaczyna. Już od początku gra. A jeszcze nie włączyliśmy teoretyczny play. Więc no, ciekawie. Dobra, to tak, tutaj... Dobra, daj mi na razie, żeby się wszędzie budowali, tak? Jak zaczniemy robić padki, to... Wtedy po prostu część powywalamy i standardowo, czyli dorzucajmy jakieś sklepy, które tutaj też się będą budować w środku pomiędzy tymi miejscami, żeby po prostu to miało wszystko ręce i nogi i wszystko było w tym samym miejscu, a nie
tak jak zazwyczaj jest Skyscanners, czyli masz sobą dzielnicę na handel, osobną dzielnicę na mieszkania i się bawcie. Nie, ja aż taki podobny. No, możemy włączyć z tego, co mi się wydaje, play i patrzeć, jak ktoś może w końcu przyjedzie. Tak? I tak, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ten węzeł tam, o ten drogowy, tam na końcu ekranu sobie widzicie go. Ja nie wiem, co się stało, ale twórcy City Skylines z Colossal Order w końcu poszli podrazą do głowy i faktycznie mamy prawdziwy węzeł drogowy, a nie to, co było zazwyczaj. W sensie to też był węzeł drogowy, tak? Ale tutaj jest dosyć nieźle oddychany ten węzeł. Jest ładnie wszystko pięknie wyrównane. Wygląda to dosyć nieźle, nawet nie chciałoby się go zbytnio zmieniać. Poza oczywiście pasami, bo to akurat się zmienia. Ale naprawdę powiem, że jestem pod dużym wrażeniem. Coś tam jednak drgnęło. No ma, z tego co widzę, tak, budują się budynki, to jest pewne. Czy ja tutaj nie zepsułem gdzieś ronda? Nie, jest, jakby ktoś możecie wjechać. No ma, ale ewidentnie na razie nie ma wjazdów. No ma, niech będzie. Niech im już to będzie. Dobra, widzę, że jesteśmy na minusie. A, i tutaj nie dociągnęliśmy oczywiście wody. No oczywiście. Tak, w ogóle ten kolor rur od wody też tak mi się wydaje jakiś taki bardziej mocniejszy. Ale to może już moje wydawanko. Raczej tak. Tak przynajmniej powinno być. Dobra, i tutaj na razie zleciłem tutaj. I w tym samym czasie trzeba porobić coś podobnego od tej strony, bo inaczej tutaj zaczynamy powoli podupadać. Pamiętajcie, na początku zawsze najtrudniejszy jest sam początek, później rozgrywka się już jakoś tam naciskiem i jakoś tam będzie już toczyć. Natomiast no teraz, no to widzimy jak jest. No ma, tutaj sobie zrobimy dojazd. Tutaj tak, na razie po prostu trzeba zrobić jak najwięcej miejsca dla ludzi. Oczywiście ja nie robię tego jak zazwyczaj się robi. Czyli jeżeli gdziekolwiek ich upchni, najlepiej to w kratkę, bo wtedy jest najwięcej tego wszystkiego. Najwięcej ludzi. Ja to robię nawet z pomysłem, tak? Bo są jakieś drogi okrągłe, które się zmienią w normalne drogi i ogólnie jest dosyć ciekawie. Nie tak jak na początku był rozgrywki. Dawaj działo. Proszę bardzo, to jest działo. Czyli naprawdę mocno tutaj nam zazieleniło miejsce, gdzie mogą się budować mieszkańcy. I dopóki nie wyjdziemy na plus, jest kicho. To będę od razu zmówić z góry. Dopóki nie jesteśmy na plus, City Skylines jest kicho. Bo wszystko się robi za pieniądze. W teorii. Dobra. Mamy już pierwszych ludzi. Czyli to jest jakieś pierwsze samochody, powinny tutaj zacząć przyjeżdżać. Jest, duch, pojawił się duch. Świetnie. Duch, o tym się nie mówi. Potrzebne połączenie zewnętrzne. Ominęliśmy ciebie, ha. Dobra, i z tego co widzę, większość się tutaj po prostu na razie ładnie rozjeżdża. O nie, świecą światła. Wypadł. Dobra, no to całkiem bym powiedział, że nieźle. Trzeba nie zrobić stopy i tak dalej przy wjeździe do rondo, ale aktualnie to wiecie, to jest. Kupa ludzi korzysta z mojego miasta, więc no. Więc pozwolę sobie tego na razie mieć. No, czekaj, chciałbym coś wypełnić, to tutaj sobie wypełnijmy to na sklepiki, jakieś takie biura handlowe, nie wiem, jakieś biura podróży, które mogą szybko upaść. Oczywiście wszystkim współczuję, którzy tak mają, ale to jest dziwne, że tak mogą po prostu sobie upaść biura i tyle. Nie, naprawdę bardzo mi się podoba, to takie... Gdyby nie to, że nie mogę tutaj zmienić ich wyglądu, tych domków, to bym zmienił ich na te kampusowe, ale nie mogę. Szkoda. Dobrze, cały czas jesteśmy na dużym minusie niestety. Oczywiście start zawsze jest długi. Okej, ile jest za pierwszy... W ogóle od ilu? Pierwszy kampus to 5000, no pamiętam. Pożyczka, klinika... Szkoła społeczna... W ogóle kiedy się pojawi biblioteka? Tak poza tym, bo nie kojarzę tego. Wiem, że się pojawia, ale kiedy się pojawia, to tego nie powiem. Czy my nie mamy wniosków, to też tego nie powiem. Biblioteka publiczna przy... A, przy gdzieś takim się pojawia pierwszy. No a pierwszy jest od 300.
No niby blisko, a jednak daleko i nie zarabiamy cały czas. I wszystko robimy z gruntówki, żeby było taniej. Ok, zapisuję się. Tak, bardzo się laguje przy zapisywaniu. To też jest takie, jakbym powiedział, mało fajne. Wyłącz rozprzestrzenienie się ognia. Tak, to jest konieczne. Bo inaczej nasze miasto zginie w ogniu. Widok informacyjny. Dobra, dobra, dobra. A 5000 jest to. Ok, Industries jest wcześniej. I to też jest Park Life wcześniej. Świetnie. A Meteor, z tego co rozumiem, mogę sobie spuścić już nawet teraz. No, fajnie. Fajo. Ok, przemysł chce się budować. Tak, coś czego nie ma jeszcze aktualnie w ogóle. Straszne lagi. No na przykład tutaj zobaczcie. Ja wiem, bo pamiętam, że tutaj po prostu jest to droga, tak? Ale normalnie bym się mógł zacząć zastanawiać. Dobra. Tutaj damy wam zaraz zapodamy faktycznie, jeśli mieli podłączenie. Dobra, na razie sobie zrobimy tutaj jakiekolwiek podłączenie do tej drogi. Nie wiem, czy to rozwaliło. Wydaje się, że nie rozwaliło. Więc dobrze. I dajmy, żebyście tutaj faktycznie mogli się już budować. Czyli tutaj po tej stronie, tak jak mówiłem, miał być przemysł, więc jest przemysł. No, wy możecie się tutaj budować, tylko tak, oczywiście, wy nie będziecie mieli wody. A podpięcie was do reszty miasta to jest... Widetek tutaj wszystkich pieniędzy, które aktualnie mamy. A podpięcie was jeszcze tak kablami o tymi, to jest jeszcze większy wydobyć. Na który w teorii mi nie stać już. Oj, raczej na pewno mnie nie będzie stać. No, nie jesteśmy. Okej, okay, jesteśmy nawet na minusie z ludźmi. To jest jeszcze lepsze. Nadal... Dalej budynkowy jest status zabytku. Okej, okay, dobra, fajnie. Nie, nie będę mogła zmieniać jego zabytek, ale... Ale, no, o tym pamiętam. Dobra. Już jest dosyć... Zmniejsza się ten nasz minus. Jest na krawędzi. A czekaj, nie, czekaj. O Boże, nie mogę tak przegrać. Dobra, jakby coś tutaj się budujcie, ludzie. Ja mogę ich na razie tylko i wyłącznie w ten sposób podłączyć, jeżeli już. Z prądem. Ale wątpię. Dobra. No już nie miałem dawno takiej sytuacji, żebym był na... No, na minusie jestem. Żebym tutaj do czegoś takiego dobił. No okej, okay, zaraz dobijemy do 300. Oj, ci nie mają wody. Dawaj 300, chcę coś zacząć robić. Jesteśmy... Dobra. Tak, teraz będą chcieli oczywiście więcej rzeczy, ale tak, po pierwsze musimy was podłączyć z prądem. To jest... Miner First Niner. Dobra. Stąd tu, o tak. Stąd tu, dobra, ładnie. I stąd tutaj podłączę. Dobra, prąd podciągnięty, git. Woda. Woda. Podciągnięta. Tak, więc teoretycznie pierwszy kamień milowy już mamy za sobą. Teoretycznie mówię oczywiście, bo w praktyce to wiecie, to jak to jest. No i najważniejsze oczywiście w tym scenariuszu jest to, żeby mieć jakieś osoby do edukacji. Czy tej słowem coś takiego. To jest takie złe, Dadejko, chociaż też nie jest. To nie jest. To z Industrii, z której kupiłem w ciemno, tak? No ile to jest? 952, bo nie taką ładną ścieżkę. Tu będzie taka ścieżka. Ile kosztuje takie ulepszenie tej drogi? No ma, nie jest aż tak źle. Więc ulepszmy mimo wszystko taką tutaj główniejszą tą drogę. Czy nie możemy cały czas jeszcze tworzyć nawet. Nic nie możemy na razie. Nawet nie zadabiamy jeszcze. A popytu nie ma. A wy nie macie nawet wody. Macie wodę? Tak, tu się budujecie całkiem nieźle.
Czy ktoś tutaj nie ma? Widzę, że jest ruch. Widzę, że jest ruch. Nawet wiem, że nie ma podnośnienia na razie zewnętrznego, nie jest, nie podskakuj. Okej, okay, nie podskakuj. No, widzę pierwszą osobę, która jest chora. A ja nie mam pieniędzy na coś takiego, więc no. Ale dobra, ewidentnie ludzie się wprowadzają. Kolejny jest za 600. Wtedy będę mieć już... Czekaj, 3 rzeczy do postawienia? Chyba tak, 3 rzeczy, dobrze, jeżeli dobrze rozumiem. Wsparcie ekologiczne, remiza posterunek policji, tak. Dużo tego będzie więcej teraz. No cóż, i nowy kawałek ziemi. I dzielnicę. Okej, no ma dzielnicę się przydali. Tak, ale tutaj to jest po prostu wspaniałe miejsce na jakiś park. Nie wiem tylko jeszcze jaki. O, to jest jedno z niekurwanych do poustawienia tak w ogóle. Tak, ale tych nowych kameczków dużo poustawiali. O, na przykład tutaj macie takie nowe kameczki. Mi się bardzo podoba, że w końcu te nowe rzeczy zaczęli tutaj wmieszać. O, tutaj przecież są. No tu akurat są coś też nowe i stare. Bym powiedział, że raczej połączone, ale fajnie, że coś zaczęli robić. Jest! Teraz widzimy na plus. Jesteśmy na plusie. Sukces osiągnięty, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podoba... Nie, oczywiście, że tutaj. A, śmieci! Śmieci są za 4 tysiaki, to może to byśmy postawili. Chociaż te za 10 to też byłoby fajnie postawić, żeby się... Żeby już nie hodowali, to może to jednak sta. Okej, tu widzę, że trzeba się wydawać. No a tak, tylko tutaj się macie nie budować, ostatecznie. Ostatecznie mówię wam, że tutaj się macie nie budować, ponieważ jesteśmy już na plusie. Cyk. Proszę bardzo. Mam już pieniądze, więc dziękuję wam bardzo. No sobie mam tylko takie życie. No ma, bo ktoś się uczył naszej podstawówce. O, jest całkiem nieźle. Jest, wbiliśmy kolejny kawałek ziemi. To tak, stawiamy od razu na początku, wiadomo co. Mamy się linijkę trzeba postawić, tak? I z drugiej strony od razu z automatu trzeba postawić to. Nie śmieci, śmieci to wiecie, dobra. No, w przyszłości. Ale straż pożarna to jest budynek życia. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, które trzeba postawić, bo tutaj jak nic... Marian, mówię ci, że tutaj coś będzie fajczyć. Dobra. To teraz tylko trzeba chwilę poczekać, żeby coś się zrobić. Tak, standardowo na początek. Cyk. Czekaj, co? Nie, jak to? Czemu nie mogę tym chodzić? O, tu mogę. O, mogę. Coś nie mogę kręcić, to jest dziwne. Tak, podniesiemy im podatki, żeby po prostu jakieś zebrać w ogóle, bo jak nie mamy nawet 1000 na plusie, to wyjdzie tak... Tak kompletnie do bitu. Okej, widzę, że nikt nie wyjeżdża z mojego miasta, więc dobrze. A jeśli już nawet poszczególne mają raczej osoby. Dobrze jest, bardzo dobrze. Tak, mamy takie podłączone, takie... Tu jest nawet taka zwykła droga, tak gdyby to podłączone. A tutaj, o dobra, tutaj widzę, że ładnie wyjeżdżają jakby coś. Dobra, to tak, my teraz czekamy na tę straż pożarną, żeby ją tutaj postawić. Klinika nasza już działa, więc to nie powinno być problem. Dużo ludzi się pojawia, co się... Jak dla mnie teraz, to jest dużo. Dobra. 12. Dawaj. Fire station. Jest, było, widziałem. Od kiedy jest to? Transport publiczny? Od 1700. To bym powiedział, że na horyzoncie wręcz. To pewnie trzeba powiedział, że na horyzoncie gdzieś. Budynek osiągnął kolejny poziom. Jej. Cieszymy się. Dobra. Nie, naprawdę, całkiem mi się podoba to miasteczko jak to początek. Gorzej jest tym, że teraz tak, przydałoby się postawić śmieci. O, nie widzimy problem. Widać wtedy na horyzoncie. Tak, w ogóle... Czekaj, tu jeszcze sobie popatrzę. Kolejny jest 950. I tu się dosyć dużo odblokowuje, bo jest obszary i park life i w ogóle. Tak, nowe opcje. Czekajcie, nowe usługi, obszary przemysłowe. Nowe opcje, obszary parkowe. Aha. Normalnie ważne. Piłka nożna. Co? Piłka nożna? Jakaś nowa kategoria piłka nożna. Przepis
dotyczące wydarzeń, parków, okej. Okay. Kampanie, no tak, tu jest mnóstwo nowych przepisów do tych parków, tak, to pamiętamy, i do Industries. Mnóstwo nowych ścieżek, też kojarzymy oczywiście. Kanały, płotki, biblioteka publiczna, okej, okay, dobra, no to tu w miarę Instytut Sztuk Pięknych, okej, okay, budynek zakładu utrzymania, kot tenisowy, dobra, i moje ulubione, i plac składowy, no dobra. Natomiast mnie interesuje, okej, okay, dobra, poczta dobrze się pojawia tutaj z tym. Od kiedy możemy zacząć już kampus? Od 5000, dobra. Nie wiem, czy w tym o tym mówię, ale... Okej, okay, i mamy od razu stadion sportowy, czyli mamy metro i co my tutaj dostajemy jeszcze tak w ogóle? Jest dużo. Darmowe posiłki. Chyba. Ścieżka Politechniki, ścieżka Politechniki z ozdobami. Dobra. To widzę. Spaladnia. Nie to. Helikoptery. Okej, okay, świetnie. Balony. Instytut Sztuki Nowoczesnej. Duży magazyn. Wydział Uniwersytet. Centrum Sportów Wodnych. Okej. Okay. Z tego co kojarzy, mimo wszystko i tak dużo kosztuje, więc... No okej, okay, no to oczywiście na nic nie będzie stać. Ustal przepisy. Na razie podziękuję. Mamy... Mamy zbyt duże zadatki, więc możemy sobie tutaj przerobić tą... Tylko tą część. Przerobimy sobie tutaj to na górce. Na nowe. Poczekaj. I tak tutaj, tak, bo żebyśmy faktycznie trochę przeżyli, mimo wszystko. Więc tutaj sobie to wyodrębnimy od reszty świata. Okej, okay, no ma, a tutaj to już akurat tak. I zmienimy tutaj, że wy będziecie jako miasto uniwersyteckie. Tak, niestety budynki wszystkie zaczną znikać. Co oznacza, no, zyski. Ale sądzę, że mimo wszystko na początku powinno być całkiem nieźle, bo mi się to... Ja jestem zadowolony, że coś się dzieje. No ma. Okej. Czekajcie, policja oferuje, a my nie postawiliśmy jeszcze policji. Dobra, to jest. Dobra, policja oferuje coś już tutaj. Oczywiście wiem, o co chodziło temu tam, bo to już miliony razy słyszałem, ale no, nieźle. No ma, tu sobie damy pierwszą dzielnicę taką normalną, w sensie nie uniwersytecką, taką, którą sobie wrzucamy. W ogóle się zastanawiam, czy pierwszy uniwersytet może jeszcze napisać w komentarzach. Wrzucamy, nie wiem, na przykład na tym ceplu, tutaj, żeby wstawić. No w ogóle dosyć ciekawe, jakbyśmy tutaj wrzucili. Czy to jest takie całe mieszkalne, a uniwersytet zaczynamy dookoła budować? Napiszcie, jak sądzicie, w komentarzu oczywiście. Ja mówię, napiszcie w komentarzu, bo później się skończy. Fajny odcinek, jeden komentarz. Tak mówię, może się na to skończyć, ale pamiętajcie o nazwie miasta i o tym tutaj, co mówię na tle w trakcie odcinka. No ma, to się zaczęli już pojawiać. Oj, to jest uniwersyteckie. To jest ewidentnie uniwersyteckie. Jaki jest ten budynek? Okej, no ma. Świetnie. Odbierz mi tych ludków. Ja tu włączyłem pauzę, nie? A, teraz włączę pauzę. Co? Nie wiem. No, to jest typowe kampusowe coś, nie powiem tyle. Jakiś parę chatek. tutaj byli aż zbyt dobrze z tym koszykiem. Naprawdę powiem. Tak, komunikacja by się na pewno przydała. Mam być szczery, to nie pojechali zbyt bardzo z tymi kampusowymi, ale... Ale podoba mi się. O, tu jakiś plac zabaw zrobili. Jakieś tam huśtawki, z tego co widzę. Nad przepaścią. Fajnie. To na pewno ciekawe. Tak, mniej ciekawe jest... 749 będzie? Nie. Czemu aż tak jest kiepsko, jeżeli chodzi o zarobki w tym mieście? No, ale no dobra, niech już im tam będzie. Mam podłączenie zewnętrzne. Nie uwierzysz, ale mam. Z innej strony. A tu sobie postawimy to. I tu nasze śmieciarki będą wyjeżdżać na miasto. Na łowy na miasto. Czekaj,
Czekaj, ja to mogę już postawić. Mam pieniądze w górę. Cicho. Ja nic tu nie zrobiłem czegoś, czego nie powinien, tak, żeby nie było. Po prostu ekologia przede wszystkim, tak? A to, że trochę to pieniędzy ciągnę na to. Ale śmieciotki wynowiłeś, jeszcze tak sądzę, jest dobrze. Okej, dobra. Tutaj widzę, że wyjeżdżają jak chcą, więc jest dobrze. No a w ogóle odcinek będziemy kończyć dzisiejszy. Ponieważ to taki bardziej rozruchowy, może w kolejnym dojdziemy już do efektu, gdzie faktycznie będziemy na poziomie campus coming soon. Ale zobaczymy. No, chcę tutaj policję wyniknąć teraz. Wysypisko właśnie postawiłem, nie wiem czy zauważyłaś, nie? Więc no, dużo mówić. Chociażbym, dobra, poczekajmy, postawię jeszcze policję, żeby tutaj skończyć takim dobrym hukiem. To oczywiście jest troszeczkę droższe niż normalne budynki, tak? Standardowe. Ale z tego co widzę właśnie już są z tym problemem. Poczekajmy chwileczkę. 4000, o, nie musimy tak długo czekać. 950 biliśmy obszary parkowe i to wszystko. Okej, dużo kupa przepisów. Bo są te wszystkie ścieżki, kanały, płytki i ten TGS, nawet szkoła, biblioteka publiczna, no ładno. Czekajcie, coś się przycięło. Okej, dobra, zwiesiło się, dobrze. Się zastanawiałem. Nie, naprawdę jest jakaś tragedia, jeżeli chodzi o to zawieszanie. Hello? No, jest. Instytut Sztuk Pięknych, Szkoła Społeczna, Biblioteka Publiczna. No, postawmy Bibliotekę Publiczną na koniec dzisiejszego odcinka, bo to jest po prostu jedna z lepszych konkluzji. Widzę, że się zaczęło coś budować. No, świetnie. Biblioteka Publiczna, proszę bardzo. I mamy coraz to lepsze zarobki. Ale halo, chciałbym postawić na wtedy tej policję. Ale jak to wygląda? Czy już widzieliście to w jednym odcinku, tak? Mam nadzieję. Więc, no, taki no, to są dwa wyjścia ewakuacyjne, nie wiem. No te wyjścia fajnie wyglądają, ewakuacyjne. Nie, fajnie się tutaj rozwija to. Dobra, teoretycznie powinniśmy dosyć szybko do tego dobić. A nasze miasto to teraz jest jedno z większych przestępczych miejsc. A w kolejnym odcinku sobie zaczniemy od tutaj tego parku do dobienia i będziemy oczywiście iść tam dalej. Ma dawaj tam policję. Bo to jest jedna rzecz, którą teraz chcę postawić. Kolejny jest kamień minowy za 1700, to już trochę więcej i będziemy mieli komunikację. Czyli pierwsze bombaje tutaj dookoła tej dzielnicy będą jeździć albo przez, albo może w tą dzielnicę nam jakoś wpuścimy. Dobra, to jest myśl. W dzielnicę będzie wjeżdżać bombaj. Jadąc stąd, tu. Tutaj oczywiście nie będzie jechać przez dom. Chyba. Tak mi się wydaje. No, będzie jechać przez dom i dojeżdżać do naszej dzielnicy przemysłowej. To jest mój pierwszy plan. Na pierwszą, większą tutaj dzielnicę. Na blisko jesteśmy. Policję postawimy sobie. No tutaj, bo ktoś straży już nie będzie. Bliżutko jesteśmy naprawdę. Szkoła podstawowa, tak, mam nową szkołę jeszcze. Oczywiście, że musieli to być. Okej, nie ma tutaj. No tutaj. Tak, żebyśmy tego nie nazwali, to jest wszystko jeszcze. Proszę bardzo. Policja postawiona, nasi ludzie ścieżą. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pierwszy z kampusu wam się podobał. Oczywiście na początku jeszcze nie ma kampusu, ale jak już się zaskręci, to będzie się tutaj dużo działo. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj na moim odcinku, subskrybuj ten dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!